we wprowadzeniu do tej encykliki już 30 lat temu jakby są zaznaczane, zarysowywane te zmiany geopolityczne, które zachodziły właśnie w tamtym czasie, które były oczekiwane przez papieża, kiedy to się właśnie modlił, prawda, u nas też na placu Piłsudskiego, na placu Zwycięstwa Ówczesnym, prosił, aby ten duch zstąpił i odmienił ziemię. Te zmiany geopolityczne tam, te o których dzisiaj mówimy, o globalizacji, o konkretnej zmianie i zasad ekonomicznych, i zasad pracy, stosunków międzynarodowych też, gospodarczych, te zmiany były już w tym, właśnie w tej encyklice były jakby, no nie wiem, czy były prorokowane, ale papież mówił wyraźnie, że te zmiany geopolityczne będą wpływały też na zmiany gospodarcze. Wpłynie to na, papież przewidywał, że albo to zatrzyma, albo uwsteczni, albo też spowolni wzrost państw wysoko rozwiniętych. Już dzisiaj widzimy, że nie uwsteczniło, ale zdecydowanie wyhamował postęp krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone czy Zachodnia Europa. Natomiast bardzo dynamicznie rozwijają się gospodarki takie jak Chiny, gdzie od kilkunastu lat mają wzrost produktu krajowego brutto, dwucyfrowy wzrost produktu krajowego brutto i nie zamierzają się wcale zatrzymywać. To samo jeżeli chodzi o Indie, Brazylię, Rosja też dosyć dynamicznie się rozwija, ale też nasze, te kraje Europy Środkowej i można powiedzieć centralnej, wschodniej również, również się rozwijają, również te zmiany geopolityczne były właśnie przyczynkiem do tego, że mogliśmy korzystać właśnie z tych zmian, również ekonomicznie. Natomiast tutaj papież zwraca uwagę, że bez względu na to, jak te zmiany będą zachodzić, bez względu na to, jak do jakich korzyści dojdziemy też my jako te państwa właśnie rozwijające się, bez względu na to wszystko, podstawowym kluczem do tego, aby to wszystko miało sens, jest kwestia społeczna i właśnie problem pracy w tej kwestii społecznej, aby ten problem pracy był odpowiednio zaakcentowany i odpowiednio dowartościowany, tak aby nie zatracić po prostu się w tym konsumpcjonizmie, o którym dzisiaj tak często słyszymy, i po prostu widzieć wartość pracy jako po prostu samej w sobie wartość, tak? No bo tak jak tutaj właśnie jest cytat podany, by życie ludzkie uczynić bardziej ludzkim, co właśnie praca ma też na celu. W encyklice jest taki rozdział mówiący pod tytułem Praca a człowiek. W tym rozdziale podkreślony jest przede wszystkim podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi, to znaczy powołanie do pracy. To, że już w Księdze Rodzaju Bóg wskazuje, Stwórca wskazuje człowiekowi jego cel bycia na ziemi, że ma panować nad ziemią, ma się rozmnażać i czynić sobie ziemię poddaną. Także to jest wezwanie cały czas aktualne i to jest wezwanie, które człowiek podjął i od wielu tysięcy lat realizuje. Także realizuje z sukcesem, bo to, że mamy dzisiaj, jeżeli w takich warunkach, a nie w innych, jest właśnie dowodem tego, jak na ile sobie już tą ziemię uczyniliśmy poddaną. Przemieszczamy się samolotami, latamy w kosmos nawet. Pociąg czy samochód, no to są rzeczy absolutnie podstawowe, nie mówiąc o ogrzewaniu, czy wodzie, czy kanalizacji, no przynajmniej w naszej szerokości geograficznej.